Dobra, słuchajcie, lecimy z drugą częścią filmiku o tym zasilaczu do PS4 z OLX za 25 zł. Tym razem postaram się sprawdzić, czy ten zasilacz działa i czy daje 12 V tutaj na te gniazdo, co wychodzi na płytę główną. Tu mam miernik, wszystko będę Wam pokazywał. Uwaga, nie róbcie tego w domu, jeżeli nie wiecie mniej więcej o co chodzi. Ja to robię na własną odpowiedzialność, tylko tak, żeby wam to pokazać. Okej, dobra, zaczynamy. Nie popełnię tego błędu, co popełniają niektórzy, testując takie zasilacze, czyli co oni robią? Najpierw podłączają kabel od zasilania do wtyczki i potem ręcznie wtykają go tutaj. A tutaj uwaga, żeby wam to jakoś pokazać. Są blaszki dwie. Jeżeli będziecie taki konektor, nie wiem jak to powiedzieć, takie gniazdo trzymać palcami, gdzieś dotkniecie tam podłączając 220, no grozi to śmiercią wręcz. Także nie polecam takiego sposobu. Ja sobie najpierw podłączam tutaj do płytki od tej strony. Dopiero teraz tutaj podłączę sobie do gniazda sieciowego 240 V, wtyczka od zasilacza. Uwaga, jedziemy z tematem. Ok, podłączony zasilacz do 220 V, miernik ustawiony na DC 600 V i zobaczmy, co się stanie teraz, jeżeli przyłożę tutaj do tego złącza 12 V, które wychodzi na płytę główną PS4. Co mamy? 0,0 V, ale zmierzmy sobie, ile mamy na kondensatorach, bo pamiętacie, jak tego gościa, nie wiem, czy ktoś z Was oglądał ten filmik, co go kopnęło, ile ma kondensator 450 V. Uwaga, zmierzymy go. 326 V. Słuchajcie, 326 V, nie chciałbym, żeby mnie złapało. Zobaczmy sobie drugi. To bardzo, bardzo trzeba. 326 V. One mają 326 V teraz, oczywiście pod napięciem są, tak? Zobaczcie, że to jest pod napięciem. Jak odłączę zasilanie, zobaczcie, odłączam zasilanie, odłączone zasilanie, te kondensatory dalej trzymają napięcie. Także jeżeli sobie teraz bym zmierzył tego, co pokazywało mi 325, ile będzie pokazywało? 316. No i tak będzie sobie spadało, będzie się rozładowywało bardzo, bardzo powoli. Dobra, ja sobie jeszcze raz podłączę to zasilanie do 240 V, powiedzmy. Już nie będę mówił 220. Jeszcze raz sprawdzam 12 DC na końcu, wyjściu 0. Ustawię sobie 60 V DC, 0,03 V. Nic mi nie pokaże, bo w tej chwili ten zasilacz jakby nie dostał polecenia, żeby załączył mi tutaj na te 12 V zasilanie. Trzeba go ręcznie załączyć. W tym celu tutaj trzeba dwa piny CN 121 i AC-DC Standby zewrzeć razem. Oczywiście to dotyczy modelu, tutaj pokazuję na wersji zasilacza 240 ARAA. I teraz sobie tak, przyłożę tutaj do tych 12 V sondy i teraz pęsetą bardzo starannie zawrze te piny, co mówiłem. Powinno na mierniku pokazać się 12 V. Nie mogę trafić. Widzicie? Przekaźnik, słychać, że przekaźnik zaskakiwał. Mam 11,90 V. Na wyjściu 12-voltowym. Jak już wiecie, niektórzy, jak teraz puszczę, to przekaźnik, prawdopodobnie przekaźnik, w którym miejscu to słychać tego przekaźnika? Gdzieś tu, tutaj, tutaj. Kurczę, no nie wiem do końca. Kondensator RL1. To może być przekaźnik ten czarny. Za tą diodą prostowniczą. Jak widzicie, napięcie mi spada, bo teraz wszystko leci z chyba tych kondensatorów, mi się tak zdaje.
Także 12 V jest na tym zasilaczu na pewno. Także ten zasilacz prawdopodobnie jest sprawny, tak jak pisał ten właściciel, tylko ma taki problem, że pod obciążeniem on może się wyłączać. I teraz pytanie jest, dlaczego on się by wyłączał pod obciążeniem? Co to powoduje, że on po prostu traci jakby stabilność? Czy ta sekcja tutaj filtrująca tych kondensatorów jest już zużyta i może nie trzyma tych parametrów tutaj na plus 12 V? Czy może te dwa kondensatory już są zużyte? Bo tak, no jak widzicie, wszystko działa, chodzi elegancko. A zresztą zobaczymy, przetestujemy sobie, ale to już chyba w trzeciej części, jak go włożę do konsoli i podłączę przez HDMI grabera, zobaczymy, jak się będzie konsola zachowywała, czy będzie stabilna, czy nie. Może u niego jakiś był problem. Niekoniecznie musi być też na drugiej konsoli taki problem, nie? To by było ciekawe. Wtedy by okazało się, że ten zasilacz jest sprawny, a ten gościu ma coś nie tak z konsolą. Chociaż pisze, że wymienił na jakiś drugi i mu działa, tak? Czyli to by wskazywało, że jednak ten zasilacz ma problem. Tak logicznie myśląc troszeczkę. Dobra, 12 V jest na wyjściu. Wiecie, jak sprawdzać te 12 V? Trzeba właśnie te dwa piny zawrzeć. Dodam info oczywiście pod filmem, które to są. Może jakieś te zdjęcie do miniaturki zamieszczę z tym gniazdem tutaj i z informacją, że te piny zwarłem, żeby szło 12 V i było słychać, gdzieś przekaźnik się załączał. Dobra, zrobimy jeszcze jeden motyw, sobie taki sprawdzimy. Ja odłączyłem teraz zasilanie, obrócę tą płytę na drugą stronę. Boję się, bo to kurde, mówię wam, nie chciałbym dotknąć tych kondensatorów. Zresztą powiem wam taką opcję, że kiedyś jak rozbierałem aparat fotograficzny i macie tamtą lampę błyskową, tak? Tam też macie kondensator, który się ładuje i właśnie on tą całą energię przekazuje potem na tą całą lampę, żeby właśnie był ten błysk i powiem wam, że jak się dotknie takiego kondensatora, to jest bardzo niemiłe uczucie. Ok, podłączyłem teraz z powrotem zasilacz. Ja sobie sprawdzę teraz, jak działa mi ta dioda prostownicza. W tym celu ustawię sobie zasilacz na napięcie AC 750 V i tutaj, no troszeczkę to tak widzicie, nie powinno być, żeby te kable mi haczyły o płytkę, no ale są zaizolowane, także nic się nie stanie. Dobra, dwa piny wewnętrzne od tego prostownika, tak jak ja to mówię? Dioda prostownicza? Dioda prostownicza. Powinno być tutaj sporo voltów, 236 V. I teraz dwa skrajne powinno być DC. Ustawię sobie na wszelki wypadek 1000 V. Zobaczycie, ile wychodzi DC napięcie z tego. 326 V. I to leci gdzieś tutaj prawdopodobnie na zarządzanie sterowaniem tej płytki. I właśnie trzeba było sobie rozkminić, co to jest tutaj za układ scalony, co one robią, te trzy, bo są w sumie tutaj trzy. No i na wyjściu mamy tych 12 V, też jakiś jeden taki układ. Odłączę zasilanie, w razie czego, żeby nie było. I tutaj mamy na wyjściu właśnie tej sekcji filtrującej po drugiej stronie też jakiś układzik. No i co? I tyle rozkminy z tego zasilacza. Zasilacz działa, daje 12 V, jak się jak się zawrze te dwa piny tam na tym. I następny filmik będzie z włożenia go do konsoli. Także zobaczymy, jak będzie konsola się zachowywała. I teraz mnie tylko zastanawia najbardziej jedna rzecz, gdzie jest ten przekaźnik? Czy to jest CX1? Raczej nie. Podejrzewam, że przekaźnik jest tutaj za tą diodą prostowniczą, za tym kondensatorem RL1. I on jakby załącza potem przez ten transformator, mi się wydaje. I tu jeszcze drugi jest. To zasilanie, które już idzie na całą płytę. No okej, okay. Myślę, że jakiś ciekawy filmik będzie na temat tego zasilacza od PS4. Jak coś, to piszcie w komentarzach, jeżeli wy mieliście jakieś przygody z naprawianiem takich zasilaczy od PS4. Dobra,
Kończę, żeby nie przedłużać. 10 minut akurat. Bingo. Pozdrawiam, trzymajcie się.